Podczas piątkowej drugiej sesji Rady Miejskiej Leszna radni wybierali składy komisji oraz ich prezydia. W Radzie Miejskiej funkcjonuje 6 komisji stałych. To właśnie komisje przed obradami Rady debatują nad uchwałami poddawanymi pod głosowanie. Koalicja Obywatelska ma bezwzględną większość w Radzie. Jej członkowie zostali przewodniczącymi 4 komisji. W 2 przewodniczącymi są przedstawiciele klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Łączy Nas Leszno. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został, tak jak w ubiegłej kadencji, Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącym Tomasz Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej. Pozostały skład komisji to Zenon Jóźwiak PiS, Sylwia Sadowska, Joanna Przyłucka-Jurga, Łukasz Woźniak i Tomasz Chodorowski z KO, Sławomir Mocek z Łączy Nas Leszno i Angelika Szkudlarek-Kuźniak z Koalicji dla Leszna. Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Finansowej została Justyna Podworska z Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczącym Adam Kośmider z PiS. Skład Komisji Budżetowo-Finansowej to Patryk Józefowicz, Przemysław Górzny, Adriana Machowiak, Jacek Adamczak i Łukasz Woźniak z Koalicji Obywatelskiej i Tomasz Malepszy z Łączy Nas Leszno. Przewodniczącym Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej został Przemysław Górzny z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Andrzej Szpilakowski, również z KO. Pozostały skład komisji to Marek Wajn, Justyna Podworska i Tomasz Mikołajczak z KO, Łukasz Borowiak z Łączy Nas Leszno, Adam Kośmider i Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych została Sylwia Sadowska z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Łukasz Borowiak z Łączy Nas Leszno. Pozostali członkowie to Joanna Przyłucka-Jurga, Adriana Machowiak, Łukasz Woźniak i Jacek Adamczak z Koalicji Obywatelskiej, Ewa Rosik z PiS i Ireneusz Matłoka z Łączy Nas Leszno. Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został Marek Wajn z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Andrzej Stężały. Pozostali członkowie to Andrzej Szpilakowski, Patryk Józefowicz i Jacek Matecki z Koalicji Obywatelskiej, Zenon Jóźwiak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir Mocek i Ireneusz Matłoka, Łączy Nas Leszno. Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Tomasz Malepszy, Łączy Nas Leszno, wiceprzewodniczącą Angelika Szkudlarek-Kuźniak z Koalicji dla Leszna. Pozostali członkowie to Jacek Matecki, Tomasz Chodorowski, Andrzej Stężały i Adriana Machowiak z Koalicji Obywatelskiej oraz Ewa Rosik z Prawa i Sprawiedliwości. Powołana została także doraźna komisja do spraw programu działania Rady Miejskiej Leszna na lata 2024-2029, w skład której weszło 5 osób. Przewodniczącą została Adriana Machowiak z Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Zenon Jóźwiak z Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali członkowie to Łukasz Woźniak i Tomasz Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej oraz Łukasz Borowiak z Łączy Nas Leszno. Komisje w tych składach obradować będą przed kolejną sesją Rady Miejskiej zaplanowaną na 23 maja.